Siema widzowie, dzisiaj miałem wrzucić pierwszy odcinek z serii Minecraft Wyspa Dinozaurów, które, chyba tu się zaczyna trąba powietrzna, okej, okay, no, zaczynają się robić nieciekawe rzeczy, więc chodźmy sobie w tą stronę, ale jak pewnie widzicie, no ten odcinek ma tam numerek zerowy. Dlaczego tak jest? Już wam to tłumaczę. Ponieważ jest pewien problem, którego nie potrafię przeskoczyć i nie potrafię podjąć samemu decyzji, dlatego wczoraj siedziałem chyba, nie wiem, z 4 godziny, żeby wszystko przygotować i sprawdzić różne opcje i dzisiaj chciałbym po prostu wam te opcje przedstawić, żebyście razem ze mną zdecydowali właśnie jak to powinno, jak ta seria powinna wyglądać i tu chodzi bardziej nie o to, wiecie, co będę w niej robił i tak dalej, bo to już mam mniej więcej zaplanowane, ale chodzi o taką rzecz jak na przykład właśnie mapy. Aktualnie znajdujemy się, chociaż pewnie tego nie widać, znajdujemy się na mapie z gry Ark Survival Evolved i to był taki pierwszy mój typ, że chciałem po prostu rozegrać tą serię na właśnie takiej mapie i wiecie, to jest inspirowana Arkiem, jest troszeczkę mniej skali, to jest chyba ta wyspa z tymi takimi najsilniejszymi dinozaurami, tak żebyście zrozumieli porównanie, żebyście zrozumieli jak to dokładnie wygląda. Są mniej więcej biomy ogarnięte tak jak właśnie na zwykłej mapie, ale problem zauważyłem taki, że niestety nie respią się żadne dinozaury. Kompletnie nie ma tutaj żadnego dinozaura, jedyne rzeczy, które się respią to są rekiny. I zacząłem myśleć, mówię, kurde, jak mogę to przeskoczyć, co mogę z tym zrobić? I okazuje się, że jest kolejny problem, że oczywiście ten mod wprowadza nam różne nowe surowce. Akurat tutaj mamy jakieś dwa surowce. I wiadomo, że ta mapa jest pobrana z internetu, więc na tej mapie nie będzie żadnych, żadnych surowców. I teraz pytanie, czy powinienem właśnie, nie wiem, może kogoś zatrudnić, może komuś to zlecić, może samemu to zrobić, żeby postawić ręcznie dinozaury na całej tej mapie, jakoś przebudować te jaskinie, żeby te wszystkie rzeczy właśnie nowe z surowców się tutaj pojawiły, czy zrobić inne rzeczy i właśnie te rzeczy wam za chwilę pokażę, ale oprócz tej mapy, bo właśnie specjalnie latam sobie teraz po tej mapce, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak ona wygląda, żebyście zdecydowali, to jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa jest w pewnym sensie bardzo podobna, bo tutaj także trzeba by było postawić wszystkie surowce, wszystkie dinozaury ręcznie, bo one się nie respią dlatego, że to jest jakby już istniejący świat, a dinozaury się tylko respią na nowych, wygenerowanych światach, co już sprawdzałem, chociaż to jest dziwne, bo rekiny się na przykład tutaj respią i czego w sumie nie rozumiem, dlaczego akurat rekiny się respią, ale dobra, mamy tutaj właśnie, rozbijamy się na łódce i mamy taki piękny, prehistoryczny świat. Ja już sobie to zwiedzałem, teraz wam na szybko to pokażę. Jeszcze przypomnę, że jeżeli szukacie promocji, to możecie sobie znaleźć je właśnie na G2, link jest w opisie. Jeżeli nie robicie tego jeszcze, to subskrybujcie kanał. No i jeżeli chcecie, aby taka seria się pojawiła na pewno z którejś z tych opcji, to zostawcie tego lajka. Ja widziałem, że odbiór pod tym właśnie modem, gdzie pokazywałem ten Jurassic World Reborn, był bardzo pozytywny, więc od razu wziąłem się do roboty, ale mówię, no nie mogę tego przeskoczyć. Mam jeszcze jednego takiego asa w rękawie, którego będę chciał wam pokazać. No mamy po prostu prehistoryczną wyspę, wydaje mi się, że jest całkiem fajnie zrobiona, całkiem fajnie zbalansowana. Też chyba mamy tutaj jakiś wulkan albo coś takiego, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, tam są jakieś rzeczy. No tam są góry, ogólnie prehistoryczna mapa taka, powiedzmy, bardziej przypominająca to, co bym chciał. O, widzicie, tam są jakieś góry, są jakieś rzeczy, ale nie ma tutaj żadnych struktur dodanych przez ludzi, wiecie, jakichś wiosek, tubylców i tak dalej. Ja też szukałem takiej mapy, wiecie, z jakimiś sekretami, żeby to fajnie ograć fabularnie. Mówię, jeżeli znalazłbym jakąś grupę osób albo jakąś osobę, która by mi tą mapę jakoś przebudowała, że postawiłaby jakieś wioski kanibali, jakieś sekrety, takie wiecie, duperele, dzięki czemu ta mapa byłaby bardziej żywa, no to byłoby fajnie. Jeżeli jest taka osoba, to może się zgłosić do mnie na Discordzie, to możemy pogadać o tym, czemu nie. Dobra, opcja numer 3 to wygenerowanie seedu z wyspą, to właśnie jest ten seed, który sobie wygenerowałem. Nie wygląda jakoś on może spektakularnie i na tle tego, co przed chwilą widzieliśmy, no to nie robi żadnego wrażenia, ale jak widzicie, respią się tutaj jakieś te stworzenia, tylko że no ta wyspa, tak jak mówiłem, nie jest do końca przystosowana do tego, co chciałbym tutaj robić, do tych 80 gatunków dinozaurów, które miałyby się tutaj respić, bo z tego, co widziałem, to się mu respiły tylko jakieś tam dwa. O, dobra, coś się widzicie, jakiś spino się respi. Także wszystko ładnie jest ogarnięte, tutaj też się respią te nowe wszystkie surowce, jak widzicie, skamieliny są, a tych skamielin naprawdę, żebyście zrozumieli, jest naprawdę, naprawdę dużo do wydobycia. O, chyba jakiś tam, jakaś burza się zbiera. Opcja numer 4 to zagranie na customowej mapie, która jest w sumie tym, czego dokładnie szukałem, tylko, że ona nie jest na podstawie tego moda, tylko czegoś innego. Obejrzyjmy to razem, bo naprawdę, moim zdaniem, robi to ogromne wrażenie, właśnie ta mapka i ona jest do kupienia tam chyba za 20 zł albo coś takiego. No i mówię, to dla mnie byłoby idealne, bo mamy piękną, customową
wyspę. Mamy dinozaury, które możemy rozmnażać, oswajać, wiecie, budować dla nich zagrody i tak dalej, ale jest jeden problem, no to jest na Minecraft tego Bedrock Edition, czy tam Windows 10 Edition, jakbyście to nazywali, to nazywajcie, i nie jest to jednak ta opcja taka, wiecie, na tym modzie Jurassic World Reborn. No nie ukrywam, że to mi się najbardziej podoba, zaraz po tej wyspie właśnie prehistorycznej, bo jak widzicie, mamy jakieś tam customowe rzeczy, mamy jedzonko, którym możemy karmić te nasze dinozaury, więc wygląda to spoko i każdy z tych dinozaurów, z tego co widziałem, i zresztą za chwilę też to zobaczycie, one mają jakieś własne, nie interakcje, tylko własne umiejętności. Na przykład ten Pachi, o widzicie, jakieś bossy są, też nie wiem o co chodzi z tymi bossami, ale to mogłoby być też ciekawe. No, ale oczywiście dinozaury też atakują siebie nawzajem, mają jakieś takie specjalne umiejętności, chociaż nie wiem czy to są te dinozaury, zaraz zobaczymy. Bo nie jestem na 100% przekonany, czy to jest to. Okej, to nie było to. To sprawdzałem inne dinozaury. No, ale mamy, zobaczcie, taką tropikalną wyspę z różnymi biomami. No, tu jest jakaś pustynia, tu jest jakaś dżungla, mamy ogromny wulkan. I myślałem nad czymś takim właśnie, żeby może na takiej mapce sobie zagrać. To jest właśnie opcja numer 4. W sumie opcja numer 5, mogę wam na szybkości to pokazać. To jest Tropicana Reborn. To też jest jakaś tam wyspa, którą pobrałem. Jest ogromna ta wyspa. Właśnie tropikalna, bo sobie też to latałem po tej wysepce i nie wiem po prostu, którą opcję powinienem wybrać, bo pamiętajcie, że wszystkie te mapy, które wam pokazuję tutaj, oprócz tego wygenerowanego świata, no to one będą wymagały naprawdę ogromnego nakładu prac, żeby to jakkolwiek ograć dobrze, żeby, wiecie, nie było takiego problemu, że o, chcę iść pokopać skamieliny, kurde, no nie ma skamielin na tej mapie, bo one się po prostu nie generują, no, także mamy taką piękną mapę dżunglową i nie wiem, po prostu nie wiem, którą opcję wybrać, więc specjalnie mówiłem wam te wszystkie opcje, żebyście sobie sami to, żebyście po prostu napisali w komentarzu, która opcja jest według was najlepsza i która by była najciekawsza. Dla mnie albo ta wyspa prehistoryczna, którą trzeba by było przebudować i tam dodać różne rzeczy, albo ten mod właśnie, czy ten, nie wiem, plugin pack, czy jak to się tam nazywa, add-on pack na tego Minecraft Bedrock Edition, no bo to też właśnie o coś takiego mi chodziło, taką wyspę z wulkanem i z dinozaurami i ja będę musiał tam przeżyć. No dobra, więc chyba wszystko powiedziałem, to co miałem powiedzieć. Przypominam, że mój Discord jest w opisie, jeżeli chcecie, to nie mam zablokowanych wiadomości prywatnych, jeżeli macie jakiś pomysł, o którym chcielibyście po prostu mi napisać bezpośrednio, to polecam tam uderzać, bo jest największa szansa po prostu, że to, że nie przegapię tej wiadomości. Może ja czegoś też nie widzę, może jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu, które po prostu mi na razie do głowy nie przyszło, a może jest ktoś, jakiś koneser tej modyfikacji, który po prostu będzie wiedział więcej na temat tego moda i powie, Flotar, wystarczy, że tutaj zrobisz jedną rzecz i zobacz, i będą się wszystkie rzeczy generowały, chociaż i tak będzie problem ze skamielinami. Nawet jeżeli by się generowały dinozaury, no to i tak jest problem, wiecie, że tych skamielin nie ma, więc no, jeżeli, mówię, znajdą się jakieś osoby, to można coś pomyśleć. I co? Miejmy nadzieję, że ta seria wystartuje i nie będzie z tego żadnych problemów. O kurde, jakaś rybka lata. Znaczy, jakaś rybka sobie płynie. No piękne, piękna naprawdę te mapy udało mi się znaleźć. Wszystko oczywiście jest na wersji Minecrafta 1.12.2. Nie wiem, czy o tym powiedziałem, czy nie. Niestety na nowsze wersje Minecrafta tego moda jeszcze nie ma. Podobno jest przypisywane na 1.16.5, ale wiadomo, trzeba będzie czekać. Także co? Możecie wbić sobie, jeżeli wam mało, wbić na mój drugi kanał, gdzie dzisiaj także pojawił się film. Kanał nazywa się Flotar Plus, link jest oczywiście do tego kanału, zgadnijcie gdzie, no oczywiście w opisie, no i streamuję na Twitchu, staram się codziennie odpalać, więc jeżeli chcecie po prostu jakoś tam pogadać luźniej, no to też zapraszam, bo jest fajna atmosferka. Także miłego dzionka wam życzę i jeszcze raz przepraszam, że zamiast pierwszego odcinka jest po prostu taki zerowy, bardziej pogadankowy niż w którym mogę coś tam wam powiedzieć. Dobra, do zobaczenia, cześć!